Myślę, że fajnie zacząć sezon właśnie taką serią i wiadomo, że to gdzieś nas później niesie. Teraz wiadomo, gramy z teoretycznie lepszymi przeciwnikami, więc gdzieś to nas delikatnie na pewno buduje taka seria kilku zwycięstw z rzędu. Wiadomo było, że będziemy się bić na zagrywce i tak też wyglądał ten mecz. No, kto zagrywał, ten gdzieś tam miał tą przewagę i myślę, że całe spotkanie tak wyglądało. Gdzieś graliśmy na wysokich piłkach dużo. No fajne widowisko. U nas Janek Kozamernik właśnie miał fajną serię na zagrywce i mówię, cały mecz tak wyglądał. Kto zagrywał, ten wygrywał. Tutaj zawsze gra się ciężko w Bełchatowie. Wiemy, na czym bazuje Skra Bełchatów. Oni zawsze w swojej hali bardzo dużą presję wywierają właśnie tym elementem, zagrywką. My byliśmy na to gotowi, nastawialiśmy się na to, że nawet jeśli nas trafią, to nie możemy w żadnym wypadku robić z tego tragedii, bo oni trafiają wszystkich tutaj i mają wielki potencjał na zagrywce. My również nie byliśmy dłużni, bo to jest nasza silna broń i dzisiaj w tej batalii wytrzymaliśmy dłużej i okazaliśmy się silniejsi, ale wiemy, że jeszcze pewnie nie jedno takie spotkanie przed nami z tym zespołem. Dzisiaj się cieszymy, że z tego trudnego terenu wywozimy zwycięstwo, przede wszystkim bardzo cenne 2 punkty do ligowej tabeli. Wiemy, jak długa droga jeszcze przed wszystkimi zespołami. I w żadnym wypadku nie podniecamy się tym zwycięstwem. Wiemy, że wiele, wiele trudnych spotkań, wiele trudności fizycznych, psychicznych przed każdym z nas, przed wszystkimi zawodnikami plus ligi. Jest to bardzo wymagająca liga i bardzo wymagające rozgrywki, co widać po wielu spotkaniach, gdzie i faworyci mają problemy i te teoretycznie słabsze zespoły, które w tym roku się zbudowały na mocniejsze, też często nie podołują presji, która na nich ciąży, także w tej chwili się cieszymy, ale od poniedziałku ruszamy do pracy dalej, żeby zbierać te kolejne punkty. Myślę, że obie drużyny mają wielkie armaty na zagrywce i dzisiaj to było widać. No, pierwsze 2 sety to można powiedzieć, że daliśmy sobie po razie i potem się zaczął jakikolwiek mecz. Ale no niestety dla nas to koniec przegrany i tym faktem jesteśmy bardzo rozczarowani. Ciężko powiedzieć czemu, jakbym znał odpowiedź, to bym był szczęśliwy, ale każdy z nas, nie wiem czemu stanęliśmy, jakieś zaćmienie, każdy z nas dołożył cegiełkę do każdego straconego punktu i no i stąd ten wynik.